Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak wykonać bezpieczny manikir. Skupimy się na tym, żeby prawidłowo ściągnąć masę. Pokażę Ci również, w jaki sposób rozłożyć bazę, żeby nie spływała na skórki, a przy tym wyglądała pięknie i estetycznie. To co, próbujemy? Elementem, w którym tracimy często bardzo wiele czasu, jest ściągnięcie stylizacji. Pracujecie na bardzo małych obrotach, przez co dociskacie frez do płytki i klientka odczuwa dyskomfort. Postaraj się włączyć wysokie obroty i pracuj świadomie. Teraz czas na kopytko. Pamiętaj, że musisz poluzować swoją kieszonkę po to, żeby praca frezami była łatwa i przyjemna. Używaj dobrej jakości narzędzi i delikatnie podważaj ruchem push-up, push-up. Teraz czas na frez. Pamiętaj, żeby pracować frezem na płasko i układać je tak jak wskazówka zegara. Czyli przekręcamy nadgarstek i pracujemy od prawej do lewej strony. Odciągnij kciukiem wały boczne, żebyś mogła dojść głęboko i doczyścić naszą płytkę. Teraz pogłębimy naszą kieszonkę płomykiem. Będziemy pracować w dwóch kierunkach, pierw od środka do prawej strony. Pamiętaj, żeby frez opierać na skórce, to jest bardzo ważne, ponieważ możesz zrobić wgłębienia na naszej płytce i klientka może odczuwać dyskomfort. Delikatnie doczyszczamy i teraz przejdziemy do frezowania drugiej strony. Robimy dokładnie to samo, czyli opieramy się na skórce i doczyszczamy ciut głębiej wszelkie błonki i pozostałości. Teraz wytniemy naszą skórkę. Staraj się wejść samym czubeczkiem. Delikatnie tniemy, natomiast tylnia część ostrza musi znajdować się u góry, ciut wyżej, a pracuj tylko przednią częścią. Wtedy cięcie będzie precyzyjne i nie będziesz miała ryzyka zacięcia klientki. Jeżeli chodzi o przygotowanie płytki, pamiętaj, że bardzo ważne jest, aby oprócz samego cleanera używać dehydratora, który dodatkowo zwiększy przyczepność naszej stylizacji. Czas na wcierkę. Wcieramy ruchami przód-tył, przód-tył, wtłaczając produkt w naszą płytkę. Utwardzamy całość w lampie. Teraz przejdziemy do wyrównania. Spróbuj rozłożyć sobie bazę cieniutko po całości całej płytki. Delikatnie przeciągamy z lewej strony, z prawej. Skup się na tym, żeby na tym etapie nigdzie nie dotknąć skórki, ponieważ później będziemy musieli ją oczyszczać. Teraz dokładamy więcej produktu, zostawiamy go u góry i przeciągamy tak jakby w powietrzu. Zobacz, jakie to proste. Delikatnie od prawej do lewej. Ważne, żebyś złapała podparcie. Użyj do tego małego palca, który ustabilizuje Ci Twoją pracę. I ta praca będzie dużo bardziej przyjemniejsza. Dopieszczamy ostatecznie cienkim pędzelkiem. Nie wyobrażam sobie pracować bez niego. Przeciągamy je ruchami od końcówki do góry. Wyrównujemy, żeby była piękna linia światła na naszej płytce. Jeżeli chodzi o boczki, również przeciągamy produkt. W razie potrzeby dokładamy go, ponieważ musisz pamiętać o tym, że strefa boczna musi mieć mało produktu, ale też nie może być go całkiem mało, ponieważ stylizacja może się zapowietrzać. Dociągamy cienkim pędzelkiem jeszcze przy skórkach, żeby było perfekcyjnie. Całość utwardzamy w lampie i przejdziemy do rozkładania naszego topu. Stopem robimy dokładnie tak samo, czyli kładziemy go cieniutko, następnie delikatnie przeciągamy takimi ruchami jakby w powietrzu, żeby nasza linia światła była piękna i nie miała żadnych załamań. Całość utwardzamy w lampie i na koniec jeszcze zdradzę Ci super trik. Na koniec zawsze biorę pilnik i delikatnie podpiłuję krawędź mojego paznokcia. Dlaczego to robię? Dzięki temu uzyskamy idealną linię końcową wolnego brzegu. Będzie ładniej
a nasz wolny brzeg przez to delikatnie się pogrubi, będzie dalej estetycznie, ale ryzyko zapowietrzeń będzie dużo, dużo mniejsze. Jak widzisz, manikir hybrydowy można wykonać pięknie i bezpiecznie. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Ciebie pomocny. Jeżeli masz ochotę na więcej informacji odnośnie bezpiecznej pracy oraz stylizacji paznokci, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być z nami na bieżąco.